Nicola dała się poznać w programie Rolnik Szuka Żony. Uczestniczka była kandydatką Dariusza. Ich relacja zakończyła się w atmosferze afery. Fani są przekonani, że obecnie kobieta jest w związku z innym bohaterem randkowego show. Nicola dała się poznać w programie Rolnik Szuka Żony. Była jedną z kandydatek Dariusza. Rolnik postanowił dać jej szansę. Jak się okazało, związek pary zakończył się z hukiem. Wszystko wyszło na jaw podczas finałowego odcinka 10. edycji randkowego show. Wówczas mężczyzna pokusił się o mocne słowa. Podkreślił, że Nicola zachowywała się jak dziecko, a także, że straciła na bliższym poznaniu. Fani stanęli po stronie kobiety. Obecnie uczestniczka nabrała dystansu do przykrej sytuacji. Widzowie nadal śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiło się głośno o rzekomej relacji Nicoli z innym uczestnikiem. Rolnik szuka żony. Co łączy Nicolę i Nicolaja? Uczestniczka wyznała całą prawdę. Nicola nawiązała w programie Rolnik szuka żony dużo znajomości. Jak można zauważyć na jej profilu na Instagramie, z częścią poznanych osób nadal utrzymuje kontakt. Wśród nich pojawił się Nicolaj. Mężczyzna był kandydatem ani w tym samym sezonie. W rozmowie z party.pl Nicola opowiedziała coś więcej o tej relacji. Ogólnie bardzo się lubimy, bo całą naszą ekipą mamy bardzo wspólny język, jakieś wspólne zainteresowania i po prostu fajnie się czujemy w swoim towarzystwie. Fajnie spędzamy razem czas i niech tak zostanie, podkreśliła wówczas kobieta. To jednak nie rozwiało wątpliwości widzów, którzy kibicują Nicoli i Nicolajowi. Czy łączy ich coś więcej? W końcu uczestniczka rozwiała wszelkie wątpliwości w sesji Q&A. Rolnik szuka żony. Po finale 10. edycji programu wszyscy fani stanęli murem za Nicolą. Otrzymała słowa wsparcia, finał programu Rolnik szuka żony nie obył się bez awantury. Szczególnie ostrą wymianę zdań zaliczyli Nicola i Dariusz. Wówczas wyszło na jaw, że mężczyzna zerwał ze swoją partnerką przez SMS-a. Rolnik nie szczędził również słów na jej temat, sugerując między innymi, że jest nieporadna. Tuż po emisji odcinka w sieci pojawiło się dużo negatywnych komentarzy na temat Dariusza. Fani wsparli Nicolę. Dziewczyno, jesteś warta o wiele więcej i dziękuj, że tak wyszło. Dariusz, czy ty się słyszysz? Nicola, wygrałaś, niedoniesienie szklanki do stołu jest nie do zaakceptowania, czytamy w mediach społecznościowych.